Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Hitobon, wspomagającego odchudzanie. Witam Państwa, a szczególnie Panie, bo to się bardziej do nich tyczy. Pytanie brzmi, jest coś na zmniejszenie apetytu? Jest. Jest, proszę Państwa, niejedzenie prostych węglowodanów, czyli cukrów prostych. Unikanie produktów, które ten cukier prosty zawierają. Oczywiście nie chodzi tylko o ciasteczka, czy też słodycze typu cukiereczki, ale także słodkie napoje, ryż, rozgotowany makaron. To są surowce, to są produkty spożywcze, które mają dużo węglowodanów. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że węglowodany, kiedy się podniosą w naszym organizmie, to zwłaszcza gwałtownie, to zazwyczaj potem bardzo gwałtownie ich poziom spada. A co za tym idzie? Rośnie nam chęć na spożycie kolejnej porcji węglowodanów. Po prostu jesteśmy głodni. Dlatego absolutnie trzeba obniżyć spożycie cukrów prostych. Cukry złożone, czyli na przykład skrobia z ziemniaków, o, tutaj Państwa ważna uwaga, jest już inną sytuacją, bo gdy mamy cukry złożone, tak jak skrobia, możemy zastosować zioła, które zmniejszają rozkład skrobi do cukrów prostych, które się wchłaniają do naszej mielicie. A takie zioła, to wszystkim morwa, liść morwy, liść pokrzywy, borówki, czernicy, bądź też inne. Zresztą takie dwie mieszanki Państwo macie na ekranie, które my najczęściej stosujemy w naszym Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza. I takie zioła mogą spowodować zmniejszenie się wchłaniania węglowodanów, bo po prostu zmniejszają ich rozkład. I kolejna sprawa, o której trzeba pamiętać, to produkty, które zawierają dużo błonnika. Błonnik pęcznieje w żołądku, wypełnia go i powoduje, iż uczucie sytości jest duże. Potem błonnik się nie rozkłada, proszę Państwa. Nie rozkładają go i nie wchłania się do naszego organizmu. On jest karmą dla bakterii probiotycznych i to jest bardzo istotna sprawa i to jest bardzo ważny element każdej diety odchudzającej. I kolejna rzecz, o której warto pamiętać, to chitosan. Chitosan to substancja, która bardzo pęcznieje w naszym żołądku i daje uczucie sytości. My zalecamy chitosan razem z chromem organicznym, który wpływa na metabolizm insuliny, a więc też ma dobry wpływ na poziom cukru, a przez to ma wpływ na to, czy mamy apetyt, czy go nie mamy. Nadmierny apetyt i połączenie chitosanu z chromem organicznym jest bardzo dobrym połączeniem. Chitosan pęczniejąc daje uczucie sytości. My najczęściej stosujemy taki produkt z chitosanem na 10 minut przed jedzeniem. Plus jedna albo dwie szklanki wody. On musi się rozpęcznić w naszym żołądku i wtedy potrawa, pokarm, który zjemy po takim zażyciu, będzie prawdopodobnie spożyty w mniejszej ilości. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Hitobon, wspomagającego odchudzanie.